Od jakiegoś czasu brakuje mi tutaj jakiejś lunety. Wyszło tak w międzyczasie, że to miał być karabin do tarczy, czyli Bergera z Schillenem, a ten deal z tą lufą IBI miał być do PRS-ów. Ale gdy trochę postrzelałem, wyszło, że 100 metrów plus, czyli wszystko co powyżej 100 metrów strzelane, ten system z tą lufą przy odpowiedniej amunicji jest celniejszy niż to. To 50-100 metrów jest super, celniejszy od tego, ale powyżej 100 cięższa kulka, jakiś RWS, ten szybki, i to bije nawet ten zestaw. No i potrzebna jest luneta. O ile tu zestaw do PRS-ów, jakiś tam lepszy, gorszy, ale jest. Jest to Leupold Mark 5 525, siatką PR 2 mil. Idealne szkło jak dla mnie. W tym zakresie cenowym myślę, że nie ma nic lepszego na rynku. Tak myślę, ale nie, chyba nic nie ma. No ale do brzegu, o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj szukałem lunety do tego karabinu ze skazaniem na tarczę praktycznie. No i co? Warunek był taki, że nie chciałem się bawić w jakieś MOA 1,4, 1,8 kliki, bo na początek zapłonu uważam, że to jest totalnie niepotrzebne. 1,1 milsa jest to w zupełności wystarczający zakres. Nie ma się co tam bawić w inne. No i co? Przejrzałem wszystko. Warunkiem było to, żeby tu był pierwszy plan i w milsach. Żadne drugie plany, żadne milsy, żadne MOA i tak dalej. Pierwszy plan, żeby to była luneta uniwersalna, tak jak na przykład Razor trójka. Da się z tym strzelić jakieś tam trochę taktyki, a jednocześnie tarcze też ludzie strzelają z powodzeniem. No i naprawdę, przyjrzałem mnóstwo lunet. I jak coś tam pasuje, to znowu coś innego nie pasuje. Jak krzyż jest dobry, to zakres kiepski. Jak zakres kiepski jest dobry, no to znowu krzyż do dupy. Nie chciałem tych vorteksowych choinek, bo są dla mnie zaciepane. I co? Co tu wybrać? A no to zaraz. A na co padło? No. A no to. Bliźniaczy model tamtej 525, tylko że to jest Leupold Mark 5, ale o zakresie 7 do 35, nie 525, a 735. I w kolorze ziemistym FDE. Tamtą osadę też mam FDE i zobaczymy, jakie to są podobne kolory, czy chociaż trochę zbliżone. Siatka to samo, wszystko to samo, montaże te same, montaż będzie jedyny konkretny na rynku, jak dla mnie, szkur model 5001. Szkoda, że Karole nie mają akurat tego 5601, czyli ze skosem 20 mm. Wolałbym, no ale dobra, i to Karol ogarnął temat ekspresowo. Wczoraj się zapytałem, dzisiaj już montaż przyszedł do domu. Także tak ta sytuacja wygląda. No nic, będziemy to próbować składać. Aha, myślałem, że ta luneta większym zakresem jest większa od tej 525. To jest 725, 525, a ona jest, nie wiem, musiałbym tam ten kapsel zdjąć, ale wydaje mi się, że ona jest identycznych rozmiarów, długość i tak dalej. No dla mnie rewelacja. Bałem się, że będzie trochę dłuższa od tej, ale jest rewelacja. No i co też ważne jest, przy tej, one są bardzo lekkie. To jest chyba 800 parę gramów. To naprawdę jest lekko, jak na takiej klasy lunety. Razor waży
ponad kilogram. Przy moim ciężkim karabinie, no niestety trzeba będzie też na to zwrócić uwagę i walczyć każdy gram. Także tak to wygląda. Czarna z tym FDE. No zaraz spróbujemy to poskładać. Przy okazji zrobimy małą modyfikację. Pozbędziemy się poziomiczki tej elektronicznej, bo stwierdziłem, że jest mi ona do niczego niepotrzebna w PRS-ach. I przełożymy ją do tego nowego montażu. Bardziej się ona mi przyda do strzelania typowo tarczowego, gdzie już tam te 300 metrów czy więcej, nawet jakbym chciał, te pochyły mają większe znaczenie w PRS-ach. To mają, ale nie zwraca się na to aż takiej uwagi. Przynajmniej ja nie zwracam. I dodatkowo Karol mi dobrał szynę na górę. Tutaj mógł sobie przyczepić do tych karteczek to mocowanie, a nie gdzieś o takie latające. Już to mi się znudziło. Teraz będzie na sztywno. Pasuje idealnie. To jest to najniższe, jakby ktoś chciał. Tutaj jest symbol tego ustrojstwa. Fajna sprawa. Thank you.